Dzień dobry. Witam. Ja chciałam właśnie się zapytać, czy ja muszę być właśnie świadkiem Jehowy, bo ja czytam Słowo Boże, rozważam. I właśnie chciałam się zapytać, czemu akurat właśnie świadkiem Jehowy trzeba być, żeby właśnie przeżyć A Armagedon? z kim mam przyjemność? No ja jestem I córką skąd Bożą. pan miał mój numer telefonu? Ja jestem córką Bożą, Urszula Olszewska, i telefon mam z internetu. Tam również jest podany adres sali, proszę na salę, które jest. Ale na sali właśnie nie chcą przyjąć, nie chcą rozmawiać właśnie, bo ja rozmawiam No z bo każdymi zapytać. ugrupowaniami religijnymi, bo Chrystus mówi idź i rozmawiaj, No bo... zachęcam na stronę jw.org, tam się pani dowie. Ale co się dowiem? Dowiem się, No dlaczego taka nazwa i co zrobić? Tam My... jest wszystko podane. Ale to ja muszę być Zachęcam. świadkiem Jehowy. Miłego dnia, do widzenia. No Chrystus cię kocha, bracie. Także świadek Jehowy, no nie chce przyjąć prawdy, może ma zajęty czas, ale Jehowa ich uśmierci, bo oni to życzą światu. I jakim sądem sądzą? No tak ma wyglądać, że oni mają przeżyć, a Jehowa ma niegodziwców niszczyć, ale to oni są niegodni. Nie chcą przyjąć prawdy, która mogłaby ich zbawić, prawdy Chrystusa, który Łot przyjął, uwierzył, że jest król. Słowem jest, jakby w swoim królestwie. Oni właśnie Chrystusa zdradzili z Jehową, dali Jehowie tytuł króla i królują bez nas na sali królestwa. Gdzie ta sala jest? Także mają te swoje sale, wybudowali, a Chrystus mówi, że on ma mi świątynię ciała naszego budować, zaprosić Jego Ducha Prawdy. Jana 14, 17 do 20 i Rzymian 8, 9, kto nie ma ducha, nie Jehowy, tylko Chrystusa, no to oni nie mają ducha Chrystusowego i miłości Chrystusa, nie są uczniami Chrystusa, bo niewolnik ich oszukał. Mają takie sale i każe do Yorka dzwonić to. I to oni, to jest ta firma Jehowa, jak McDonald's z Ameryki przyszło. W ogóle wszystkie sekty, co przyszły z Ameryki, to są niebezpieczne. Katolicy z Rzymu przyszli, wiadomo, trzeba uważać, ale Chrystus raz się urodził, raz go zamordowali. Teraz każdy, kto kłamie obraz Chrystusa, jest mordercą, faryzeuszem, prostytutką duchową. Dzieje apostolskie, 4 rozdział od 10 do 12. Nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem. Tylko to jest Jezus, czy Emanuel. Izajasza 7, Dzieje apostolskie 14. 1:8, tak? No, Dzieje apostolskie 1:8. Jesteśmy świadkami Chrystusa. Oni są Rozumiem. w świecie, światusy. 1 Jana, 2 rozdział. Od Rozumiem. 2 do 18. Świat przemija, kto spełnia wolę Bożą, a wolą Bożą jest, by każdy człowiek poznał prawdę i żył, bo Chrystus nie ma podobania śmierci bezbożnego. Ale świadkowie, no, aby zbyć na Jorka, to przecież my chodzimy tyle lat, jak wiecie, jak nas śledzicie na YouTubie. Możecie to rozpowszechniać. Zobaczcie, to jest Biblia Warszawska i oto Panna pocznie, czyli Maria, i porodzi syna. Na nasz mu imię i ma numer. Co się wykłada? Bóg z nami. Jeśli Bóg jest z nami, Rzymian 8 rozdział, to kto jest ze świadkami Jehowy? No Jehowa, ten jaszczur, objawień 9 rozdział od 6 do 21. I on jako niszczyciel albo Abaddon tam występuje. I tutaj Dzieje Apostolskie 1, 5 tego ducha, że Jan chrzcił wodą, lecz wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem. Jana 14, 17, prawdy, bo Duch Święty to jest po katolicku, to jest święty papież, święta woda, nie? I co to? Święty diabeł jest, anioł światłości, Lucyfer. Także uważajcie na tą świętość w krawacie, w służbie musi zawsze być, bo krawat we firmie musi być, Jehowy. A tu Chrystus patrzy na serce. Ma krawat, nie? Zainteresowany, co się nie ma Biblii w ręku, jest, nie ma krawata. I świadkowie Jehowy, Dzieje Apostolskie 1:8, zdradzili Chrystusa, nie są świadkami Chrystusa. Apostoł Paweł świadczy o Chrystusie, na 9:5 znajdź. To jest srebrzanka właśnie. Także tylko was ratuje Chrystus, na plusie Łotr będzie w raju, bo ma zaklepany raj, a świadkowie Jehowy mają zaklepaną śmierć od Jehowy, bo Jehowa, każdy Bóg fałszywy, którego sami se ludzie wymyślają, to ich uśmierci, nie? Bo to jest srebrzanka 9:5. I kim ty jesteś? Apostoł Paweł Szabę pyta, mu powinno być król Izraela, bo objawienie Dzieje Apostolskie 7:17, król Jezus, a tu Pana pisali ze świata, wiadomo, od podatków. Jana 19:15, nie mamy króla, tylko Pana, i to jest ten Cezara, to jest ten Pan od podatku. A ten ktoś rzekł, ja jestem Jezus, czyli nie Jehowa, którego ty prześladujesz. Jezus, czyli król
jest w niebie, już tak, Szepan go widział na prawicy jako Syna Bożego. Jego ojciec go na tronie posadził jako baranka po środku. Objawienie 7:17. I jak wtedy Chrystus rzucił szatana, wtedy, a jak przyszedł teraz 6000 lat od Adama, to szatana związał na 1000 lat. Ten świat osądził przez tych swoich aniołów, uczniów i tak dalej, obnażył. I teraz będą wyroki Judaszowe i pierwsze zmartwychwstanie. Objawienie 9, 6 do 21. Takie rzeczy przyjdą na świat. Wiadomo, że kto ma prawdę, będzie na weselu z prawdy się cieszył, bo są prawdziwe słowa Boże. Tak, i Chrystus zwyciężył, i ci, co są, idą za barankiem, za Chrystusem, wprawdzie w miłości, w naśladowaniu. Także z barankiem Jehowa nie może wygrać, bo baranek już zwyciężył to. Na Golgocie się dokonało wszystko, teraz się dokonuje w czasie. I Ewangelia Jana, 4 rozdział, za 4 miesiące żniwo miało być tam na ten teren żydowski, tak? Bo Chrystus zakwasił najpierw naród izraelski, chciał zakwasić prawdą, i tylko garstka uwierzyła w niego. 11 i 72 ucznia na zesłanie ducha, ile było? Ducha prawdy. Dzieje apostolskie 1, 15, około 120 osób. I tutaj baranek przychodzi i kto mówi prawdę, idzie za barankiem, za Chrystusem, Emanuelem, Bogiem, Ojcem prawdy. No to może te znamie bestii bez problemu przejść. Kupowanie, sprzedawanie. Przecież ptaki Eliaszowi jedzenie przyniosły sobie, przynosiły. I tutaj jest dwóch świadków, jest i te 1200, 3,5 dnia, czyli 1260 dni, 42 miesiące. I tutaj się staną takie rzeczy, bo Chrystus przyszedł, siódmy anioł ostatni trąbił, 15 macie napisane. I królowanie nad światem, oni Pana wpisali, królowanie nad światem przypadło, królować będzie, król króluje, Pan panuje. No ale co zrobić, jakby tego nie pojmujecie, bo łaska, laska, pół literki zmieniłem. Pół literki zmieniamy i co? I zobaczcie, tak będziecie prosić o śmierć. Świadkowie Jehowy, Adwentyści, Baptyści. Szósty werset. Będziecie prosić, tutaj niszczycie Abaddon, te strażnice to są skorpiony, jady wasze, co ludziom, żeście psuli w niedzielę krew, bo Jehową, żeście straszyli Armagedonem. I co 2 lata koniec świata, już te końce wam się skończyły, bo koniec przyjdzie na was, jak stoicie na świadectwo wszystkim narodom, przyjdzie na was koniec. Łukasza 19:27. Także taki będzie koniec. A my nie chcemy, żebyście zginęli, tylko wskrzeszamy was, Mateusz 20. 4:31 jako aniołów wybranych, bo nie pionierów. I Chrystus przychodzi w pierwszym zmartwychwstaniu, objawienie 20 rozdział 6 werset. Poczytajcie sobie i wersety dopisałem w duchu prawdy dla prawdziwych czcicieli, którzy idą za barankiem. Nie za Jehową, mordercą, tylko za tym barankiem, który daje nam prawdziwą miłość w jego prawdzie. Jana 13:34-35. Tamte 17 co? A Nie tutaj, tu, tu, żeby... że uwierz w Jezusa, nie w Jehowę. I tu 17, 7, król Jezus jest. Jest król Jezus. Jest król. A cesarz chciał rządzić, nie? Ale to jest król Jezus, nie pan. Także teraz nie macie cesarza, tylko pana, a my mamy króla Izraela. Błogosławimy was.